Hip hip. Hura. 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 No, we trzech jesteśmy. Hura. Mamy 51. odcinek. Przegapiliśmy, zmarnowaliśmy jubileusz. No ale... Chociaż to jest jubileuszowy odcinek dzisiaj. Jak każdy, no, jak wiadomo. No co ty mówisz? Dzisiaj są wybory w Stanach, więc... Dlatego jest jubileuszowy. Dlatego jest jubileuszowy. A już ale mnie tym to się w ogóle zajmiemy, przestało mnie to interesować. Tym się zajmiemy za 40 lat. Już mam tego po prostu dosyć. No właśnie, bo bieżąca historia tylko przeszkadza historykom w myśleniu. O historii. No więc właśnie dlatego chcemy porozmawiać o prawdziwej historii, o zmarłych. I o przeszłości. No i o przeszłości, czyli o przyszłych zmarłych. Czyli o nas. O nas również. To jest odcinek o nas. Ty, Piotrek, jesteś takim specjalistą tu od liczb w tym naszym trójkącie. Ja? Czy ty pamiętasz, uczyłeś kiedyś tu nawet statystyki przecież. Ja zresztą studiując z profesorem Majewskim na Wydziale Socjologii, pamiętam jak profesor Majewski wzbudzał podziw koleżanek, kiedy błyszczał tam, dobierając próby. Co ty tam żeś takiego jest? I obliczając średnie. Mediany. O, stare czas. Ale wspaniałe... To teraz wiadomo, po co to wszystko robiłeś. Ale ulubionym twoim parametrem był parametr rozproszenia, bo był wrażliwy. Tak, dużo dyskutowaliśmy o wrażliwościach parametrów. Więc, żeby tak liczbami zacząć, to zdaje się, demografowie historyczni takie stawiają tezy, że współczesna populacja ludzi to jest około 8% wszystkich, którzy kiedykolwiek żyli, więc zmarłych, o których dzisiaj rozmawiamy, jest zdecydowanie więcej niż nas żywych i chyba ta proporcja się nie zmieni. I w ogóle chcemy się porozmawiać o cmentarzach, no, które są takim lustrzanym, może to nie jest to określenie, ale to są te miasta, które odwiedzamy dwa razy w roku, podróżujemy do nich. Znaczy nie tylko o cmentarzach, ale takżeśmy sobie... O uroczystościach pogrzebowych. O uroczystościach pogrzebowych. Ja jeszcze, jeśli pozwolicie, bo ponieważ mnie dwa razy nie było, za co przepraszam, to ale dzisiaj ty mówisz. Usprawiedliwienie dostarczę. No to dla mnie też jakoś tak się to wszystko spotyka w ciekawy sposób w postaci Włodzimierza Ilicza Lenina, który w tym roku obszedł stulecie swojej śmierci. On jest wiecznie żywy. No więc właśnie, więc chciałem zapoznałem się częściowo z fascynującą pracą antropologa, który się nazywa chyba Jurczak, rosyjski, i przejrzałem, proszę ja was, wspomnienia Borysa Zbarskiego, który był jednym z autorów koncepcji podtrzymywania wrażenia, że Włodzimierz Ilicz Lenin wciąż żyje. I to jest bardzo ciekawa lektura, jak tam się w ogóle też to biuro polityczne zabrało do tej całej rzeczy, tego unieśmiertelnienia Lenina, bo oni wiedzieli, że to pachnie trochę jakąś religijną okolicznością, ale tutaj właśnie przeważyły jakieś takie ciekawe odruchy, powiedziałbym, służalcze odruchy, nie wiem jak to nazwać, że właściwie Dzierżyński był pierwszym, który bronił ciała Lenina, żeby je jakoś tam zachować. Lenin umarł w Gorkim, tam była temperatura minus 30, więc to ciało, przynajmniej na początku ten chłód utrzymywał ciało w jego tej, powiedzmy, takiej półżywej postaci, ale jak uczeni profesor Worobiow z Charkowa i ów Zbarski, o którym dwa słowa tylko chciałem powiedzieć, uznali, że, znaczy pouczyli biuro polityczne, że jednak zamrożenie powoduje większe szkody komórkom niż jakby pożytek jest z tego, i opracowali pionierską, to też jest ciekawe, że to była improwizacja, w znacznej mierze improwizacja związana z tą nauką o ciele wodza rewolucji. I słuchajcie, oni zamrozili, właśnie tak odsuwam się od mikrofonu, bo muszę zerknąć do
swoich fascynujących notatek. Oni zamrozili, znaczy nie zamrozili, tylko użyli octanu potasu, który jest głównym składnikiem zawiesiny, w której Lenin został jakoś tam umieszczony i wykąpany i którą mu się stale dostarcza. Ów octan potasu to jest nic innego jak popularne E261, które możemy czytać na produktach spożywczych, więc jeżeli ktoś zobaczy z Państwa słuchających produkt spożywczy konserwowany E261, niech pomyśli sobie, że może być to smak identyczny ze smakiem ciała. Nie, myślę, że raczej to jest eliksir długowieczności, albo wręcz nieśmiertelności. Były żarty na początku lat 90. Były te pomysły, czy jednak tego Lenina nie zabrać stamtąd, i różni dowcipnisie, których jak wiadomo nie brakuje na wschodzie, mówili, że to już przecież nie jest Lenin, bo on, jeżeli ciało ludzkie składa się z 69% z wody, to ta woda już jej nie ma od iluś tam lat. A rozmaite dostawki, dodatki i plastyczne zabiegi sprawiły, że tak naprawdę tamtego Lenina jest 13%. W Leninie. W Leninie jest tylko 13% Lenina. No i to, co jest w tej całej historii ciekawe, no to oczywiście ta atmosfera jednak... Lenin został jakby poddany tym procesom, wiadomo, po swojej śmierci w 24 roku. No i teraz wyobraźcie sobie, że ta nauka zanim okrzepła, no to wpadła w czasy terroru. I to jest bardzo też ciekawa rzecz, że i Zbarski, i Worobiow nie padli ofiarami terroru. No jednak uważano, że są niezbędni widocznie z tymi swoimi umiejętnościami do utrzymania ciała w stanie, w jakim ono jest. Ale Zbarski mógł paść ofiarą terroru w 1952 roku, kiedy został aresztowany. Był pochodzenia żydowskiego i w procesie lekarzy został jakby wtedy, no, mógł trafić, krótko mówiąc, gdyby Stalin pożył dłużej, to prawdopodobnie Borys Zbarski zostałby zamordowany. I w ogóle to przygody tego ciała są też w swoim, też niezwykle ciekawe, bo w 1942 roku ciało zostało wywiezione na Syberię. I wspomnienia syna Zbarskiego, Ilii Zbarskiego, też wybitnego radzieckiego biochemika, w tych wspomnieniach wspomina on, bo on wtedy z ojcem pracował przy tej miał tą samą jakby pracę, że odwiedził wówczas, byli tam w bliskości miejscowości, skąd pochodził Rasputin, więc odwiedził kolejny wielki człowiek rosyjskiej historii. No także to chyba dobre miejsce, żebyśmy zamieścili reklamę z spektaklu Rasputin, którego współautorem jest mówiący przed chwilą te słowa Maciej Ubieński. Zapomniałem, zapraszamy, że do Teatru Rampa. Oczywiście dziękuję bardzo, że dbasz o moje jakby interesy. To była reklama. To była reklama. Ja się zrewanżuję reklamą. Wyszła właśnie książka Piotra, Brzydkie słowo na K, o kolaboracji, o której Piotr nie chce z nami rozmawiać, ale może porozmawiamy przy okazji jakoś. Dziękuję, tam. Ale nie przy okazji wodza rewolucji i pogrzebów. Nie, ja tylko zamykając to chciałem powiedzieć, że rozpocząłem rozmowę o zmarłych opowieścią o nieumarłym w jakimś sensie, bo właśnie jak Błażej... A to jest bardzo dobra perspektywa, ponieważ Lenin nie został pochowany. I to jest ważne, ponieważ nie doszło do takiego aktu, który jest jednym z najważniejszych w ogóle w kulturze, rozstania się ze zmarłym. Z nim nie chciano się rozstać. Można być niepochowanym na dwa sposoby, co najmniej. Jeden z nich to tak jak Lenin, to znaczy niepochowany intencjonalnie po to, aby wiecznie żył i żebyśmy mogli go odwiedzać. I drugi, w różnych kulturach zresztą to robiono. To nie jest wynalazek bolszewickich specjalistów. I drugi to jest, gdy ktoś zaginie albo gdy nie pozwala się go pochować, gdy ciało się niszczy, tak jak zrobiono z ciałem na przykład Zelea Codreanu, czyli szefa Żelaznej Gwardii w Rumunii, które zniszczono, ażeby nie można było go pochować, żeby nie miał grobu, żeby społeczność nie miała szansy się z nim pożegnać. Jest to jeden z bardzo dojmujących sposobów znęcania się nad żywymi, to znaczy uniemożliwienie im pożegnania się z ciałem bliskiej osoby, co w różnych okolicznościach się działo. No, oczywiście w okolicznościach wojennych, ale często było to celowe. Likwidowano ciała więźniów
także różnych osób ważnych, żeby rodziny nie mogły się z nimi nigdy pożegnać. To jest długotrwałe cierpienie i tu mowa o tym, bo pogrzeb jest cierpieniem, ale nie pogrzebanie bywa większym. I jeszcze dwie mam do tego rzeczy. No, ciałem Stalina też się zajęto w ten sam sposób. Czy to ten sam Zbarski robił zaraz potem? Ale jest nasz informacja. Nie, bo on był szefem od 32 chyba roku do 52 roku był szefem tego mauzoleum. No właśnie. No bo Stalina po jego śmierci potraktowano przecież dokładnie tak samo jak Lenina. Spoczywał również w mauzoleum. I spoczywał do 61 roku w mauzoleum. Tego. Może tak być, ale to ciekawe, to sprawdzę. I bo przecież to była metoda i potem pochowanie Stalina właśnie, pochowanie Stalina, czyli rozstanie się z nim, zresztą bardzo kulturalne, bo jego pochowano pod murem kremlowskim. Do dzisiaj stoi tam, o ile wiem, jego biust, który widziałem. Ja byłem w Moskwie w 91 roku i wtedy dostąpiłem też widzenia z Leninem. Byłeś w mauzoleum? No byłem, widziałem. Widziałem. Trzeba było przechodzić, kolejeczka szła. Czyli nie można tak na dłużej się... Można się na chwilę zatrzymać. Wiele osób się zatrzymało. Stare kobiety się żegnały. Inni patrzyli. Nikt nie miał wtedy tam, nie wolno, zresztą nie było wtedy komórek, ale zdjęć nie wolno było robić. Więc to się ma tylko w pamięci. Kolejka była bardzo długa i zrobiło to na nas duże wrażenie. Natomiast wyrzucenie Stalina w 61 roku, który leżał przecież u boku, tylko pytanie, nie pamiętam przy którym boku, to byłoby, trzeba sprawdzić, bo to też nie jest znaczące. Obojętne, prawda? Relegowanie go pod mur kremlowski było bardzo, bardzo znaczącym faktem. Te procesy tanatologiczne, jak się, tanatopraktyczne, tak? One się nie zawsze udają, bo przypomnijmy, że pomiędzy śmiercią Lenina a Stalina miała miejsce przecież śmierć Józefa Piłsudskiego. Piłsudskiego też postanowiono zabalsamować, złożyć w przeszklonej trumnie na Wawelu i ta operacja się nie udała. To znaczy ciało zaczęło jednak rozkładać się, w związku z czym musiano z tego zrezygnować. To zresztą bardzo, bardzo charakterystyczne to, co mówiłeś o nieodejściu do końca, to się też jakoś chyba pojawiało w polskiej pamięci, czy w takiej propagandzie pamięci o Piłsudskim. Czytałem ostatnio książkę wydaną przez Kartę Polacy na Wschodzie. To są relacje różnych ludzi, relacje nagrywane przez badaczy, starych ludzi, którzy wspominają różne okresy swojego życia, między innymi życie w międzywojennej Polsce. I to jest uderzające, że właściwie niezależnie od warstwy społecznej, z której pochodzili, miejsca konkretnego, oni wszyscy pamiętają, jeśli byli obywatelami II RP, pogrzeb Piłsudskiego, śmierć Piłsudskiego. I pamiętają taki, bardzo często potrafią wyrecytować wiersz, który się zaczyna: to nieprawda, że ciebie już nie ma, to nieprawda, że nie jesteś z nami. Dalej już nie zapamiętałem, no ale w tym byłeś, duchu, że... Byłeś malutki wtedy. W tym duchu tak. W tym duchu, że marszałek jest cały czas z nami i cały czas jego wielkość, jego wielka myśl będzie nami kierować. Ale w ogóle te dwudziestolecie w sumie międzywojenne, o którym mówimy, to w historii polskiej też jest dla mnie ciekawe jako czas tych ekshumacji, którymi żyliśmy niedawno... w naszej współczesności, że tak to ujmę, no jest przecież ściąganie generała Bema z Aleppo. I to też jest bardzo ciekawy przypadek. Ja przeglądałem kiedyś takie dokumenty, znaczy nie pamiętam, co to był taki raport chyba medyczny z tej całej wyprawy. Tam przecież nikt w tym Aleppo tak do końca nie wiedział, który to jest grób, więc tam było szukanie kogoś, kto by wiedział, który to jest z grobów na tym muzułmańskim cmentarzu. I wykopano prawdopodobnie, znaczy no, nie było przecież DNA, więc na podstawie wiedzy o tym, że on miał strzaskaną tam kość jedną nogi, drugą ręki, coś tam z barkiem, no znaleziono szkielet, który odpowiadał tym tej charakterystyce. Więc to, te szczątki, które leżą w Tarnowie na tym podwyższeniu w parku miejskim, no to jest takie przedziwna koncepcja, zdaje się, miało to, chodziło to o to, że on jako muzułmanin nie może zostać pochowany w Polsce
jakoś tak... Na cmentarzu katolickim. Komilfo, tak. Więc na takich filarach jest ten taki sarkofag, nie wiem, 10 metrów nad ziemią i tam te szczątki być może jakiegoś Mohameda nieszczęsnego znajdują się teraz, żyją sobie w Tarnowie w Azotach. Ale nie wszystkie, ponieważ w muzeum Tarnowie przy rynku jest palec generała Bema. O. To jest muzeum regionalne, w którym jest dużo różnych ciekawych rzeczy i tam znajduje się gablota, w której jest kilka przedmiotów powiązanych z Bemem i część ciała, która jest podpisana jako palec generała Bema, ale obok znajduje się mniejsza informacja pod spodem, że nie jest pewne, czy jest to palec generała Bema. A, czyli nie jest to palec, który generał Bem ofiarował rodakom muzeum w Tarnowie albo generał Bem. Ale wygląda Targu. To trochę jak relikwia. Aha, no trochę tak. Jest to oczywiście kłopotliwe, ponieważ jednak wystawianie szczątków, to w ogóle jest osobna dyskusja, tak. co można, czego nie można. No bo na przykład szkielety wydobyte z archeologicznych wyszukiwań sprzed tysięcy lat swobodnie są pokazywane w muzeach. Tak. To jest wielka debata, która się toczy w muzealnictwie. Kiedy pojedziemy do Sztokholmu i zobaczymy Muzeum Okrętu Vasa, tam są eksponowane również szkielety marynarzy. I to jakoś specjalnie nikogo nie bulwersuje. Natomiast już jest takie muzeum wojska w Dreźnie, bardzo nowoczesne i bardzo pacyfistyczne. To można zrozumieć, dlaczego niemieccy żołnierze niespecjalnie kwapią się do walki, skoro ich oficerowie są w ramach kursu podstawowego oprowadzani po tym muzeum i tam jest eksponowana jeden eksponat, który na mnie zrobił wrażenie, to jest odmrożona stopa żołnierza spod Stalingradu, która jest w formalinie, a drugi taki eksponat to jest czaszka niemieckiego żołnierza, który popełnił samobójstwo i no, widać po prostu skalę zniszczenia, jakie powoduje strzał samobójczy w głowę. Ta czaszka jest eksponowana w takim specjalnym pomieszczeniu, do którego, znaczy przed wejściem jest napis, że tam nie powinny wchodzić dzieci, ale co więcej, ona jest schowana za taką dosyć ciężką roletą. Trzeba mieć sporo siły, żeby tą roletę unieść i wtedy widać ten no, bardzo makabryczny eksponat. No, ale przecież w języku angielskim mówi się o tych eksponatach terrible byproducts. To są na przykład włosy, które są eksponowane w Auschwitz, prawda? I one pełnią istotną rolę narracyjną. No, w jakiś sposób można powiedzieć, że dalej dehumanizują ofiary, bo te z tych włosów, jak wiadomo, Niemcy później próbowali produkować maty izolujące, które stosowano między innymi do wyciszania silników w okrętach podwodnych, ale z drugiej strony one są jakimś świadectwem tej zbrodni, więc pojawia się dylemat, pokazywać czy nie pokazywać. Na dodatek te takie przedmioty bardzo szybko niszczeją, więc no, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Nie ma. I nie ma też ta pytanie o granicę między takim sakralnym traktowaniem ciała, no bo to, o czym mówimy, to jest sakralizacja ciała w gruncie rzeczy. Nawet palec Bema w gablocie w muzeum jest swego rodzaju relikwią, ponieważ należał do Bema, jak się sądzi. Może do kogo innego, ale w każdym razie jest to palec. Jest to to, co zrobiono z Leninem, to, co zrobiono ze Stalinem, ale także to, co zrobiono z innymi przywódcami przy pomocy budowy mauzoleów, specjalnych miejsc, które są jak gdyby takim nowoczesnym powtórzeniem idei sakralnej katedry, w której spoczywa władca i w której spoczywają najważniejsze osoby. No, we wsi też w kościele parafialnym spoczywają najważniejsze osoby, które żyły na tym terytorium. I tego dawnego obyczaju chowania ludzi w pobliżu miejsca świętego. Przecież przy każdym większym kościele w Polsce i w Europie był cmentarz. Akcja przenoszenia tych cmentarzy z dala od kościołów to jest XVIII wiek generalnie. Wtedy pojawiają się takie, no, po różnych epidemiach, ale nie tylko, wraz ze wzrostem wiedzy naukowej, przekonania, że cmentarz jest miejscem
niebezpiecznym z powodów higienicznych. W związku z tym należy go usuwać. I w Warszawie to się dzieje pod koniec XVIII wieku, wtedy powstają powązki, a te cmentarze, które były przy kościołach, są likwidowane. Więc zaczyna brakować takiego specjalnego miejsca, w którym można byłoby złożyć świętą figurę władcy. Oczywiście nie będzie to już żadna w wypadku władców takich jak Atatürk, czyli bardzo laickich, nie mówię już o Leninie, to nie będzie budowla sakralna. W Polsce ciągle przecież na Wzgórzu Wawelskim katedra ma charakter sakralny i tam się chowa te osoby wybrane. To ciągle jest potwierdzane. W okresie komunizmu nie było. Wtedy dla osób bardzo ważnych zrobiono specjalną aleję na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie, która dzisiaj jest przedmiotem kontrowersji. Natomiast Leninowi zbudowano wielkie mauzoleum otwarte w 1930 roku w stylu Art Deco. To jest wspaniały budynek, tak poza wszystkim. Wspaniały przykład architektury Art Deco. Atatürkowi potężne mauzoleum w Ankarze, które jest w ogóle budynkiem widocznym z dala, ogromnym, a Enwerowi Hodży, nie przymierzając, wielką piramidę. Piramidę zbudowano w latach 80. w Tiranie i można ją dzisiaj postrzegać jako postmodernistyczny budynek. No, bo sposób pochówku jest też jakąś deklaracją polityczną. I ja z kolei chciałem wam powiedzieć o innym pogrzebie, który odbył się niedługo po pogrzebie Piłsudskiego. Mianowicie w 1937 roku zmarł pierwszy prezydent Czechosłowacji Tomasz Garrigue Masaryk, który był znanym intelektualistą, ale też człowiekiem no, oryginalnym pod wieloma względami. I jego pogrzeb miał równie uroczysty charakter jak pogrzeb Piłsudskiego, to znaczy była wielki przemarsz, wielki kondukt żałobny, który przeszedł przez Pragę. W tym kondukcie uczestniczyły reprezentacje pułków, delegacje zagraniczne, korpus dyplomatyczny i tak dalej. To było wszystko bardzo takie, można powiedzieć, dostojne i na wysokim C. Akurat pod tym względem te obrzędy się nie różniły od pogrzebu Piłsudskiego. Natomiast pochowano Masaryka zgodnie z jego wolą na wiejskim cmentarzu w pobliżu jego letniej rezydencji w Lanach. I to jest, ja tam byłem, to jest grób ziemny. To nie jest nawet grobowiec, tylko no, taka, można powiedzieć, prosta kwatera z prostym krzyżem i tabliczką. Więc to jest też skromny pochówek, jest też pewnego rodzaju deklaracją polityczną. No, Masaryk podkreślił w ten sposób swój egalitarny program. Tak. Ale to jak mówisz o tym, to mi się przypomina mój ulubiony, jeden z ulubionych moich historycznych bohaterów, czyli Markis Lafayette, który taki bohater wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, który żył na tyle długo, że jeszcze zdążył pomagać powstańcom listopadowym. A z drugiej strony być może jest to człowiek, który gdyby nie jego jakby posłuszeństwo prawom, może Robespierre nigdy by nie doszedł do władzy. On żył na tyle długo, żeby jakby mieć wpływ na rozmaite rzeczy, ale został z tego co pamiętam, kazał się pochować wraz z ofiarami terroru w Paryżu. Nie wiem, nie pamiętam już, gdzie jest ten taki pomnik, żeby tam spocząć, więc to jakby a propos tej skromności, wprawdzie Markis Lafayette miał imię i nazwisko, to jest tylko kawałek jego imienia i nazwiska. No i był najbogatszym człowiekiem we Francji swego czasu. A to się składało się z jego, całe imię składało się chyba z 50 słów więcej, imię i nazwisko, więc... Dobrze, że nie musiał wypełniać wtedy różnych ale wiecie, dokumentów. To jest wszystko też, to o czym mówimy, to jest też moim zdaniem ciekawe, bo to też jest kwestia, jakoś tutaj mi się to kojarzy z takim tematem, ten narodowy panteon, kto w nim jest, kto w nim leży. Wspomnieliście tutaj tą katedrę na Wawelu, która ostatnio, jak wiadomo, też została użyta jako miejsce pochówku. I to, co tutaj też jest moim zdaniem takim ciekawym wątkiem, to jest to wyrzucanie rozmaitych zmarłych, taka, jakby to powiedzieć, te sądy pośmiertne. No my mamy na Powązkach Aleję Zasłużonych, która z perspektywy powiedzmy współczesnej władzy, albo władzy, która przed chwilą rządziła do 15 października ubiegłego roku, tam jest dużo grobów, które pewnie ta władza, gdyby miała
jakby jeszcze trochę czasu, to by, przypuszczam, doprowadziła do usunięcia. Tego nie wiem. Myślę, że ta władza by się bała pewnych precedensów. No bałaby się, ale z drugiej strony, wiesz, oni wielu się precedensów nie bali. No, w każdym razie, ale wiadomo, o co chodzi. No, oczywiście nie porównujemy, trudno to porównać z sytuacją angielskiej wojny domowej. Lord Protector Oliver Cromwell został pochowany w Westminsterze, kiedy Karol II powrócił z wygnania i został królem. No pierwsza rzecz, jaką zrobił, wyciągnął, znaczy nie osobiście, ale wyciągnięto ciało Cromwella z Bradshawa, który przewodził sądowi nad Karolem I. I Ironside, tylko już w każdym razie wyciągnięto te ciała tam zgodnie z tą praktyką angielską, rozerwano, spalono, no, całą tą procedurę wykonano, a głowy zatknięto na pikach właśnie przy Westminsterze. Więc ten odwet, jeszcze słynna historia, przepraszam, już kończę, tego papieża, on się nazywał Formosus, IX wiek, jego następca, następny papież wyciągnął go i odbył się tak zwany chyba pośmiertny synod, gdzie go zdarto z niego jakby wszystkie insygnia papieskie i połamano mu też palce, którymi miał czelność błogosławić. Więc operacje znaczy taka okrucieństwo wobec trupów też jest ciekawym zjawiskiem w związku z tematem, o którym rozmawiamy. Tak, mówiłeś o tych sporach dotyczących narodowych panteonów. Ja mówiłeś oczywiście o tym, co się wydarzyło po Smoleńsku i o kontrowersjach związanych z pochówkiem na Wawelu Lecha Kaczyńskiego i jego żony. Ale to warto może przypomnieć, że taki spór miał miejsce i to dwukrotnie w dwudziestoleciu międzywojennym. Po raz pierwszy, kiedy Piłsudski czy Piłsudczycy zdecydowali się pochować na Wawelu, przenieść na Wawel szczątki Słowackiego. I to bardzo nie podobało się hierarchii kościelnej, która nie bez racji przypuszczała, że to jest właśnie pewien precedens, który ma otworzyć drzwi do pochowania na Wawelu samego Piłsudskiego, kiedy on umrze. I rzeczywiście później po śmierci Piłsudskiego, no właściwie ówczesne władze wymusiły ten pochówek, co później spotkało się z taką kontrakcją ówczesnego arcybiskupa krakowskiego, który Piłsudskiego w pewnym momencie nakazał przenieść z jednej krypty do drugiej, tak jakby trochę degradując miejsce jego pochówku. A więc to są ważne elementy polityki pamięci, to gdzie spoczywa władca, były władca, i współcześni różnie te sprawy rozgrywają. No bardzo różnie, to nie wiemy jak zresztą, bo to jest przyszłość, to trochę takie było, co by zrobili, gdyby jeszcze dłużej porządzili, to jest między przeszłością a przyszłością, to jest taka kontrfaktyczność, prawda, tak. Ale można też spekulować oczywiście, no były rozmaite tutaj precedensy i burzenie czy niszczenie cmentarzy na przykład całych. Nie tylko wyrzucanie trupów z cmentarzy, ale burzenie całych cmentarzy, no my znamy z naszej historii. Ono się działo na oczach właściwie, no może nie naszego pokolenia, ale pokolenia wcześniejszego, zaraz po wojnie. Niszczono mnóstwo cmentarzy, zaorywano cmentarze niemieckie. Żydowskie. Żydowskie niszczono z innych powodów, też jakby no traktując je po prostu jako miejsca porzucone. Bardzo wiele wiejskich cmentarzy też przepadło z różnego powodu. Zresztą tak naprawdę to jest dla historyków bardzo ciekawy wątek, jak bardzo polskie społeczeństwo nie ma grobów. Większość polskiego społeczeństwa to byli chłopi, którzy się chowali jak najtaniej w miejscach słabo oznaczonych, z jakimiś brzozowymi krzyżami, i oni nie wiadomo gdzie leżą. Właściwie większość polskich rodzin ma wiedzę sięgającą no, może trzeciego pokolenia, może czwartego, kto gdzie jest. Natomiast wielkie rody, które dziedziczyły majątek i dziedziczyły też groby i budowały sobie mauzolea, taką pamięć
zmarłych mają wielopokoleniową i ona była na różne sposoby dokumentowana. No, mamy ogromne mauzolea, mamy galerie portretowe, które tych zmarłych pokazują. Każdy kolejny był, jak wiadomo, tłustszy od poprzedniego, król Jedzosław. I mamy także świadectwa pisane, mamy specjalne księgi, które dokumentują. Jest pewna obsesja dokumentowania przeszłości, która ma charakter symboliczny oczywiście i pokazuje chwałę rodziny, ale też ma charakter bardzo praktyczny, no bo przecież to chodzi tu w dużej mierze o dziedziczenie. Musimy mieć udowodnione prawa do dziedziczenia i te specjalne miejsca je na co dzień potwierdzają. Natomiast ludzie, którzy nie mieli czego dziedziczyć, bo w zasadzie nie mieli żadnych nieruchomości, a ruchomości mieli bardzo, bardzo nikłe, no to oni też inny stosunek do grobów musieli mieć, ponieważ z tym zmarłym nie wiąże się nic oprócz tego, że zmarł często. A nawet więcej, powiedziałbym, że na wsi przecież w różnych okresach, tak szczerze mówiąc, było lepiej, że ktoś zmarł, ponieważ ci inni mieli więcej do jedzenia. Dlatego się w XIX wieku jakichś dziadków trzymało w nieogrzewanej izbie, żeby oni łagodniej z tego świata zeszli. I śmierć nie była traktowana, bo śmierć była codziennością. Dzieci umierały po porodzie, matki umierały po porodzie, dzieci umierały w wieku kilku lat masowo dosyć w różnych okresach. Przychodziła zaraza i zabijała pół wsi. Powódź napływała i zabijała drugą połowę. Ludzie byli, żyli w kręgu śmierci. W zupełnie innej sytuacji filozoficznej, powiedziałbym, niż my. A propos niszczenia tych niemieckich cmentarzy, to nie wiem, czy wam już opowiadałem historię sprzed kilkunastu lat, kiedy spędzałem wakacje w Baniach Mazurskich i tam pojechaliśmy do takiej kaplicy, w której w lesie, w pięknym miejscu, chociaż takim, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, trochę creepy, pochowali się właściciele, kazali się pochować właściciele tamtejszego majątku. I do tej kaplicy można było skądś tam wziąć klucz, bo była już przezornie zamykana i dlaczego była zamykana, dowiedzieliśmy się, kiedy do niej weszliśmy. Mianowicie okazało się, że ludność polska, ludność napływowa, która dotarła do dawnych Prus Wschodnich w 1945 roku, zastała w tej kaplicy bardzo dobrze zachowane ciała. One w taki naturalny sposób się zmumifikowały i uznała, że to są wampiry, w związku z czym ucięto im profilaktycznie głowy. I rzeczywiście w tej kaplicy można było zobaczyć, znaczy w takim jej, no w takiej krypcie pod tą kaplicą, można było zobaczyć trumny, w których leżały te no dość dobrze jeszcze zakonserwowane zwłoki z takimi odłożonymi obok głowami. Jeśli dobrze pamiętam, że te głowy były, bo już nie wiem, czy tutaj wyobraźnia mnie, znaczy pamięć mnie nie zawodzi, ale były na pewno te ciała. Piotrek, to gdzie zawodzi pamięć, tam wyobraźnia to szyję, wiesz. Głowę nawet, ale a propos takich dziwnych polskich jeszcze cmentarzy, no to na mnie wielkie wrażenie zrobił cmentarz w Bornem Sulinowie. Nie byliście tam. No to jest fascynująca historia, bo to, no wiecie, no było to rosyjskie miasteczko, miasto w zasadzie. Radzieckie, tak. Które nie miało cmentarza. Znaczy jest właśnie malutki cmentarzyk, gdzie leżą dzieci. Bo zmarłych też, zmarłych wywożono, więc też niesamowite miasto, które nie ma cmentarza, to jest bardzo dziwne, takie właśnie trochę horrorowe miasto, w którym nikt nie umiera, nie? To jest... Ale takich miast wiele było, no bo na przykład miasta poniemieckie, w których nikt nie umierał, no bo pierwsze pokolenie jeszcze żyło, no a tych zmarłych, którzy tam zostali, albo wyrzucono, albo się nimi nie interesowano. Dlatego też bardzo ciekawe są cmentarze mazurskie w dawnych Prusach Wschodnich, dzisiaj na Warmii i Mazurach, które były pielęgnowane przez autochtonów mieszkających tam często do lat 70. i one w związku z tym zachowały się znacznie lepiej. Są niezwykle malowniczo położone i zawsze mnie uderza, że one są bardzo, bardzo dobrze się wpisują w przyrodę okoliczną. Są blisko wiosek albo w jakichś takich pięknych miejscach na pagórkach. Są w przeciwieństwie do polskich nowoczesnych cmentarzy. Natomiast polskie nowoczesne cmentarze, do tego zmierzam, one są zawsze, mają taki charakter scentralizowany, znajdują się albo w gminie, albo w jakiejś większej miejscowości, tak jakby ta polska ludność jednak bała się trochę tych okolic. Nie chciała być blisko miejsc, w których żyje, tylko
gromadziła się po śmierci w takim z góry upatrzonym miejscu, tak bym to powiedział. No to jest w ogóle fascynujące, jak się planuje cmentarze, gdzie one mają być i w jaki sposób się tam dociera. W ogóle przecież z powstawaniem cmentarzy na obrzeżach dużych miast się wiązało to zjawisko przechodzącego przez całe miasto konduktu, który kiedyś to było no, uprawnienie najmożniejszych, najważniejszych, bycie wyprowadzonym, bycie pochowanym w katedrze i tłum, który się zbiera. Natomiast w XIX wieku się to stało elementem teatru społecznego, burżuazji. Burżuazja, która przy pomocy pogrzebu udowadnia swoją wystawność, więc ogromne karety, wielka liczba mężczyzn idących w tych takich pierogach i z pochodniami, którzy orkiestra, towarzyszą, która gra. Powolny rytm, im więcej, to wszystko było wycenione. Pojawiają się cenniki usług pogrzebowych, gdzie za dekorowaną karetę się płaci więcej niż i tak dalej, za liczbę osób asystujących, płaczki. Wszystko ma swoją pozycję w cenniku, to jest obsesja XIX wieku. Wszędzie są cenniki i one dotyczą wszystkiego i są regulacje, komu wolno, jak i za jakie pieniądze, co. I jeszcze w dodatku w tych miastach wielonarodowych, wieloreligijnych, te rozmaitości tych różnych rytuałów pogrzebowych i różne oddzielone od siebie cmentarze i to, jak rodzina z jednego cmentarza stopniowo migruje na inny, bo na przykład rodzina żydowska się chrzci, co w XIX wieku było no, typowe, zwłaszcza dla wzbogacających się rodzin, które nie chciały być dyskryminowane z powodu swojej religii, więc przechodzą na wyznania reformowane albo na katolicyzm i nagle te groby tej rodziny są już na przykład na trzech cmentarzach tych kolejnych potomków. I to jest elementem tego prestiżu. Te w Warszawie, w wypadku Warszawy, te kondukty trwały do roku 1939. I zakazali ich Niemcy. Oni zakazali, wprowadzili zakaz. Wcześniej, jeszcze w latach 30. kondukty szły głównymi ulicami, krakowskim przedmieściem szły. I duże, i małe, bo bywało tak, że jedzie wózek z trumną i za nią 3-4 osoby idą. I też przez środek miasta. I to pokazywało, że mają prawo do swojej godności, do odprowadzenia, ale zarazem pokazywało, jak mało są ważni. A ostatni wielki kondukt pogrzebowy w Warszawie, pomijając posmoleńskie uroczystości. No to była prawdziwa, no przecież to była inwazja konduktów w mieście. To było coś niesamowitego. Nie, ale ostatni moim zdaniem to był pogrzeb Aleksandra Zawadzkiego, przewodniczącego Rady Państwa w 64 roku. Tak, rzeczywiście, ogromny, ale to już było zarezerwowane tylko dla najistotniejszych postaci, prawda? Bierut był wystawiony w domu partii, Zawadzki, nie wiem, gdzie był wystawiony. W Sejmie. Ale z tym, a właśnie, i z tym, bo w Sejmie była też siedziba Rady Państwa, no nie, była jedna z siedzib. Tam był przewodniczący, mniejsza z tym. W każdym razie jest to bardzo ciekawe, jak bardzo zanikł rytuał wystawiania ciała, który był powszechny do lat, nie wiem, 70., 80., ciało wystawione. Na wschodzie wciąż istnieje. Ale jest to jednak zanikające. No, ze względów te, bo tu wchodzi coś takiego jak nazwijmy to sanepidem. Ja wiem, ale nie tylko to. To chyba prostu lęk także lęk przed śmiercią. Może. Nowego typu lęk. Lęk, no i taka... nie wiem, medykalizacja śmierci, tak? Jak tak. Kiedyś powiedziałem mojemu austriackiemu koledze, że jadę na narty do wschodniego Tyrolu. To jest taki skrawek tej krainy geograficznej odcięty po zmianie granic, która nastąpiła w 1918 roku. To jest wschodni Tyrol jest przy Austrii, ale południowy Tyrol odcina go od reszty prowincji. To ten mój kolega powiedział: rany, ty jeździsz do wschodniego Tyrolu, tam chyba jeszcze wystawiają cały czas zmarłych w otwartych trumnach. I to dla niego, jak rozumiem, było takim określeniem, że wiesz, no tam zawraca UKF przecież. UKF zawraca, tak. Ale a propos konduktu, który idzie przez miasto, jak Błażej wspomniałeś, to ja przypominam sobie, jeden z naszych kolegów, w sensie moich, Piotrka i moich, którego, jego pradziadek miał w getcie warsztat, był kuśnierzem albo no jakieś tam futra czy coś. I on znalazł ostatnio zdjęcie, jak idzie pogrzeb, kondukt pogrzebowy jakiegoś sanacyjnego generała, nie wiem którego, i widać nazwisko jakby dziadka nad, no jakby szyld, tak? I
i widać postać, która stoi i patrzy, ogląda przez okno ten, ten kondukt. To może być dziadek, no nie widzę, to jest zarys, ale to niesamowity taki duch z przeszłości, wiesz. Wiesz, o którym koledze mówię, pozdrawiamy go, bo on jest wiernym słuchaczem naszego, podcastu. Tak jest. Ale jeszcze jest ciekawa rzecz, a propos to, co Błażej wspomniał o planowaniu cmentarzy i ich i tym takim ich charakterze, powiedziałbym, nowym, no to cmentarze te właśnie zachodnie zwłaszcza, no Powązki też takim cmentarzem są, no są tymi ogrodami jednocześnie i w pewnym momencie stają się też takim miejscem, gdzie się chodzi, znaczy, które się odwiedza i chodzi nie tylko, w sensie mają taki świecki charakter i dla rozmaitych moralistów, którzy na przykład nie lubią teatrów miejskich, bo tam się dzieje rozpusta, takie przechadzki po cmentarzach są jak najbardziej, mówię o XIX wieku, są jak najbardziej wskazane, że tam jednak nikt nie biega, prawda, nie ma... To jest ten tak zwany ład cmentarzy, który pociąga niektórych. Tak, ja tu bym jeszcze dodał, bo sprawdziłem, ile pamiętam, a ile było naprawdę. Miałem wrażenie, ale nie mogę tego sprawdzić, że był symboliczny kondukt Jana Pawła II w Warszawie. Na pewno był kondukt prymasa tysiąclecia. Wielki. W roku 81. No ale skąd dokąd? Do katedry. Do katedry, ale skąd to trzeba by sprawdzić? Był z Pałacu Prymasowskiego. Pewno był bardzo duży i wielki. Ostatni kondukt, jaki zrobiono, to poprzednia władza Kornelowi Morawieckiemu. Tak. Wielki kondukt w Warszawie, ponieważ odwoływała się do tych bardzo tradycyjnych rytuałów. I to należało do tego porządku rzeczy. A jeszcze przy tej okazji mi się przypomniała bardzo błyskotliwa rzecz, jaką napisał Marcin Napiórkowski kiedyś w książce o pamięci Powstania Warszawskiego. Mianowicie powiedział o ścierającym się w pierwszym okresie Polski powojennej zjawisku potrzeby dwóch wielkich manifestacji. Potrzeby pochodu, którą Napiórkowski przypisuje władzy, triumfalnego pochodu, który się zamienia w pochód pierwszomajowy i potrzeby konduktu, która była potrzebą społeczną, związaną z tysiącami prochów, niepochowanych, ekshumacjami, tego pochówku zbiorowego. I taki wielki kondukt został w Warszawie chyba w 1946 roku zorganizowany i przeszedł przez miasto i był symbolicznym pożegnaniem wszystkich zmarłych. Władze starały się mniej więcej od roku 1947 jak najbardziej powstrzymywać logikę konduktu, ponieważ budowały nowe życie, więc promowały logikę pochodu. I rzeczywiście to się nazywało walką z cierpiętnictwem. Mniej mówcie o zmarłych, mniej o wojnie, zapomnijmy o tym, o powstaniu. W ogóle lepiej nie mówić. Mówmy o przyszłości. Historia i przyszłość. No oczywiście. Ja też sprawdziłem, a propos profesora Zbarskiego. Nie. Jak umarł Stalin, zajął się ciałem niejaki Mardaszow z niejakim Debowem. Czyli... No ale efekty ich pracy było widać tylko przez 8 lat. No i być może też nie była ta tak udana... Nie przyłożyli się. Ale to chyba nie dlatego usunięto Stalina. Nie tylko dlatego. A mowa była jakiś czas temu o usunięciu Lenina i to powracało jakoś w dyskusjach Na początku lat 90. prawda? Czy my likwidujemy tę pamięć w ogóle, czy nie? Krążyła nawet pogłoska, że Lenin kazał się pochować normalnie, że... Nadjeżdża Krupska protestowała, ale nikt już jej wtedy nie słuchał. No bo jak wiadomo, Stalin powiedział jej, że w razie czego znajdzie sobie inną wdowę po Leninie, co ona doskonale zrozumiała jako niezbyt zawoalowaną pogróżkę. Ale to też jest ciekawe, że wóz rewolucji wcale nie chciał być, albo jego towarzyszka życia nie chciała, żeby on pełnił rolę takiego... No, świętego. No bo to chyba w ogóle było tak, że to zostało skonstruowane potem. Było potrzebne żyjącym, zawsze pogrzeb jest potrzebny i także nie pogrzeb żyjącym. I tu przecież jeszcze inny taki chichot historii, że człowiek, który doprowadził do wyrzucenia
Stalina z mauzoleum, czyli Chruszczow, gdyby swoją władzę zachował do końca życia, no to też byłby obiektem takich ceremonii, jakich obiektem był Breżniew, i który ja pamiętam, ponieważ z powodu śmierci Breżniewa nie było dobranocki. Nikt nie pamięta, wszyscy mówią o stanie wojennym. Tak. Był jeszcze jeden moment, gdy nie było dobranocki, ponieważ pokazywano żałobne uroczystości, czy jakieś, nie, to nie były, to był taki specjalny montaż zrobiono, telewizyjny, żałobny, smutny, z jakimiś takimi elementami nostalgicznymi. No, nie, ale ja to doskonale pamiętam, był, no. Bo zresztą no, to nie był tylko Breżniew, ale później była ta seria, prawda, tak. Andropow, Czernienko-Andropow, ale pogrzeb Breżniewa był bardzo spektakularny i bardzo wystawny. Niesiono go zgodnie z taką rosyjską tradycją w otwartej trumnie, co wyglądało makabrycznie. W pewnym momencie ci niosący tak się lekko zachwiali. Sprawiało wrażenie, że zaraz go wywalą. Później trumna jechała na lawecie armatniej, no więc to było transmitowane w telewizji. Transmitowane. Tak. Natomiast Chruszczow, ponieważ został po prostu usunięty, doczekał się tego, że jak zmarł chyba w 71 roku, to w gazecie ukazała się notatka, taka klepsyderka: zmarł Nikita Siergiejewicz Chruszczow, emeryt. Natomiast jego pochowano po prostu na cmentarzu, tylko że jego grobowiec jest piękny. Nie pamiętam, kto go zrobił. Nieizwiestny, czy on jeszcze wtedy? Nie pamiętam. W każdym razie złożony z czarnej i białej bryły, które projektant pomyślał jako symbol dwóch stron osobowości Chruszczowa. Tak, jednej złej i jednej dobrej. Był skomplikowaną osobowością. Może... I na tym zakończymy, że Chruszczow był skomplikowaną osobowością i tyle zostanie z naszego funeralnego odcinka. Nie, to jeszcze wam powiem na koniec, że widocznie nie podpisał dobrej umowy o pracę, bo wyobraźcie sobie, że na niektórych niemieckich uniwersytetach wraz z angażem profesorskim można podpisać od razu umowę dotyczącą pochówku w określonej części cmentarza w alei profesorskiej. Proponowana ci Błażej? Już nie, słuchaj, jakbyś, to jest to ryzyko, że będziesz leżał, no to jest tak jak właśnie w panteonach, że są ludzie, którzy do siebie nie bardzo pasują i będziesz leżał obok kogoś, kogo nie darzysz. Tak, to ale prawda. Za to w alei zasłużonych. Można powiedzieć, że są różne za i przeciw. Przeciw. Musimy pogadać, żeby tutaj też może tak załatwiono sprawę. Pogadamy z dziekanem. Porozmawiamy z dziekanem, którego dziadek, wybitny malarz Tymon Niesiołowski, leży w Alei Zasłużonych właśnie. No więc. Tego grobu nie ruszamy. Więc będzie wiedział, o co chodzi. A jeszcze jest bardzo ważna informacja też o natury historycznej. Nie nadajemy z sali F. Myślę, że musimy podzielić. Chciałem to wpleść w wątek jakby wyrzucenia Stalina, ale pomyślałem, że byłoby to jakimś faux pas. Nadajemy z sali numer 204 tym razem. Ale cały czas na poddaszu. Jesteśmy cały czas historii. Na poddaszu. Sala 204 jest mniejsza od sali F, więc traktujemy to jako... Ale bardziej ozdobna. Bardziej ozdobna, ale my to traktujemy jako jakiś znak czegoś, czy... Nie. Nie. No, czy tamto już jest po prostu historia. Tamto to jest historia. A to jest przyszłość. Tak. A to był odcinek 51. Hip hip. Hurra! Hurra!